Witam wszystkich, z tej strony Mr. Jox i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Przygody z Jokeboxem. Więc w dzisiejszym odcinku pójdę pozbierać potrzebne mi barwniki do budowy domku. Jak tam widzicie, już je trochę namnożyło tych owiec. No i chyba pójdziemy w tamtą stronę. Moim celem dzisiaj jest tak ogólnie znaleźć tego squida, czyli kałamarnicę. Żeby pozyskać czarny barwnik. I też by się przydało właśnie, jak widzicie, zrobiłem sobie dwa mieczyki jeszcze. Ze złota i z diamentów. No, ze złota to chyba się domyślacie, na wilkołaka, z diamentów jakby mi się już żelazny skończył, to przynajmniej bym miał czym walczyć. Już porządnym. Zresztą to squidy są przecież w wodzie. Co ja tutaj po górach zapierniczam? No właśnie też jeszcze nie rozwiązałem tego, nie wiem, czy to błąd, czy tak już, czy tak ma być, czy co. Z tym cieniem na tym dnie. Po prostu wszystko można przejrzeć, jakby to w ogóle nie było wody. Może to jest, nie wiem, błąd. O, co ja tam widzę? Błąd tekstur paga, nie wiem. Co ja tu widzę? Możesz ty. Ja tam nie idę. Się jakieś niestworzone rzeczy dzieją. Ile tego się tam już namnożyło? Ja cię kręcę. Dobra. Pewnie nie będę mógł znaleźć jak zawsze. To cholerstwo to strasznie trudno. Na kamień filozoficzny to i tą tablicę transmutacyjną zrobię poza odcinkiem. No już nie będę już trzeci raz pokazywał jak zrobić. Już tam widzieliście wulkan, tak jak mówiłem. Miałem laga i znowu się wulkan zespawnił. No też wróżę o idealnej porze, no za chwilę noc, nie? I jednak dobrze wziąłem ten ze złoty miecz. Ops. Nie martwcie się, ja tam nie spędzę już całego odcinka, tylko po prostu idę zobaczyć jak to tam wygląda w środku. I przy okazji diamenta zbieram. A ta lawa mi tak dziwnie. Dobra, żeby mi to jakby do lawy nie wcięło. Okej, mamy diamenta. A, przecież to miałem wejść. O, złoto. Też sobie wezmę. No. I znowu, no. Czy to widzieliście w którymś z poprzednich odcinków? No ale dobra. Walić na razie wulkan, tym się na razie nie zajmuję. Ajajajaj. Dobra. Komba trochę. Ops, służyłem, albym jeszcze wleciał do tej lamy. No, jak zawsze. Muszę coś skopać. Bez tego to chyba już nie mogę żyć. Zawsze muszę coś zrąbać. Jest noc, więc będą może trochę gorsze lagi. Jeszcze się zapuszczam na tereny, które zostały wygenerowane, więc może mi się Minecraft lekko przycinać.
Dżungla. Kolejna. Będzie jeszcze więcej węgla. Co ja gadam, węgla? No po części tak. Więc przetopię sobie to jedno drewno i będę miał węgiel, nie, ale teraz nie o to mi chodzi. Creepuś. Ops, nie wybuchaj. Zarąbany. Haha. Dobra. Na łucznika, na szkieleta nie jest na razie. Więc idę sobie w następnym kierunku. Dobra, no, mam zaznaczone tam. Bo jakby mi się przypomniało, jakby był tam nie wiadomo gdzie. No i tak, no i co mi się znowu tu zespawni. Nie gadajcie, że kolejny wulkan, bo mnie tuż coś walnie. A na razie nie widać, pewnie na którymś z kolejnych szczanków się cieszę, gdzie ja płynę. Miałem tu płynąć. Uch, drugie. Wam ode mnie. Ty gnojku. Ja tu zginę. Tak, świetnie. 15 poziom. Zapomniałem o tym tym zasranym creeperze, który mi chciał zaatakować. Przy okazji. Nie to chciałem. Pozbierałem wełnę. Dawaj. Dawajcie wełnę. Słońcie dupę, nie mogę dojść do niektórych. O, tak jakby się mi się poustawiały, to byłoby bardzo dobrze. Dawać tą waszą zasraną wianę. No, dobra. Idę się przespać, bo to bez sensu takie, gdzie tu furtka? Spierdzielaj tam. Ty gnoju. A co mnie atakujesz? Noż ty kurde. No słońcie dupę. Chodź tu no. No dalej no, regeneruj się. Dziękuję, do widzenia. Zapomniałem się przespać, to teraz pójdę. Śpimy. Już 10 minut nagrywam. Dokładnie jakieś 9. O no, Edek, ty gnoju. Przynajmniej już Edek mnie zarąbie. Nic mi już chyba nie zarąbie. No co ty gnoju? Jakim cudem on się jeszcze... Już powinien stąd zniknąć. I zapierniczamy. Właśnie, nie zaznaczyłem tego. A to już po ptakach. No dalej tam.
Teraz tylko a propos, gdzie ja zginąłem? To jest ten wulkan. No, prawie tą samą drogą. No mi to przeszkadza, jak to ma cienia pod wodą. Taki Minecraft się robi mniej realistyczny. A gdzieś tam. Cicho to. No, już chyba wiem. Będę musiał szukać jakiś. O, nawet widać, gdzie zginąłem. Jest wyrwa w ziemi. Kurczę. I znowu jestem głodny. No, co tam się czaisz na mnie? Kurde, zaraz zginiesz. Trochę zmarnuję. Bo się nie chcę z nim pierdzielić. Co ty gnojesz za srane, kurde, gim. Ty też. Ale to jest żywotne. Ominęła mleko. Ale co mi się tu... O, niezła górka. Górska przechadzka. No jak na zawołanie. No może nie na zawołanie, bo nawet o tym nie mówiłem przez dłuższą chwilę. No ale ważne, że są. Dawaj to. Będę musiał gdzieś szkieletaczki. Mam kość. Jest, są dwie. O kurczę. Chwilę bym się dusił. Teraz jeszcze tylko stół transmutacyjny, kamień filozoficzny i już mogę się zająć moją chatką. Tam chyba nie ma, nic nie widzę, żeby w tej wodzie pływało. Oczywiście te czerwone kropki to potwory, które są kilka piętr niżej. Gdzie ty? Tam. Dobra, jest doświadczenie. O, za dużo nie straciłem. No ale co mi się tu zlagowało mi? Nie, to nie jest wulkan. Nie, nie, to niemożliwe. Ale tam jest lawa. Która się właśnie wylewa. No co tam? Zobaczymy, co tam jest. Wulkan. Nie no, ja to mam szczęście, no. Grałem tam jakiś czas temu na tym Dropboxie, na tej wersji, przez dłuższą ilość czasu. I zero wulkanów, no totalnie zero. Wielkie nicości z tych wulkanów tutaj były. Jakieś, mi się trafiły tam kilka razy samoloty. Co tam nazywają? Dla mnie to wygląda jak zwyczajny jakiś... statek fruwający. Diamencik. Co to? Zobaczymy, jak to wygląda. Ale rzeczywiście ta lawa trochę spłynęła. Kurde, ale nie będzie mnie tu. Nic mnie tutaj już nie zabije. W każdym razie mam taką nadzieję. O. O. Chyba. No to sobie wezmę. No, załaduj mi się. Trochę
trochę wejdę w głąb na chwilę. Znowu te pierdy z tego. No, z cegły. No, znowu. Dziwne. Czemu się to tak to spawni tutaj? Tamtym pierwszym, co tam chodziłem po nim, co odcinek trwał bodajże 50 minut, to jakoś nic takiego nie było. W kolejnym już było je dziwne. O, ale się. Ups, jakieś błędy czankowe. Chwila, moment. Zobaczę, ile jest dostępnej pamięci. No nie, no jeszcze trochę jest. Jeszcze 25% pamięci mi zostało, więc... Co to za jakieś śmieszne błędy, tylko żeby mi za chwilę Minecrafta nie wywaliło. Dajcie mi tu jakiś statek, coś, samolot albo jakieś inne. Już mam dość tych wulkanów. Okay, to już jest mój chyba czwarty wulkan. No. Nie wiem, ile może gdzieś to wpisało, ile tych generowań, tych wulkanów i innych pierdół przypada na świat, czy to po prostu się tworzy randomowo, czy nie. Jak mówiłem kilka razy już, nie wczytywałem się za bardzo w te mody. Nie czytałem o nich za wiele. Wszystko mi się przyda. Tą wełnę zjaśnię. Jezu, ale mi tu. Kurde. Ale laguje. O, przestało. Pewnie nowy teren się wygenerował. Albo też nowy plik tego frapsa się utworzył. Ja tych drzew nie znoszę. No jest z tym. To się prawie wszędzie już nowiutki trening. A ten właśnie ten samolot z tym żelazem się właśnie tak generuje właśnie bardziej na tym, na takich wodnych, nie podwodnych, no przy tych, przy oceanach, coś w tym stylu. I tam jest wieża z redstone'a. Redstone'a. Fufu, co ja gadam. Z tego, z netherraka. Zastanawiam, czy wejść, czy nie. Zobaczymy, jak będą się potworki spawnić, to zrezygnuję. No gdzie? Ale schowali. Normalnie ja bym na to nie... Jednak się chyba spawnął. Kurczę. Tej niezłe. Dobre. Zbiję też te. To sobie wezmę. Zaznaczę. Wieża pierwsza. Ta. Widać, że... Ej no. Jest.
Dobra, nie, nie, nie. Ale to sobie wezmę. Chyba mam w domu ten redstone. Jak mam, to bardzo dobrze. Szybciej uzyskam ten. No wiecie, o co chodzi. Kamień filozoficzny i tą tablicę do transmutacji. Czy tylko mi tu brakuje kolejnego wulkanu, to bym był. Jezu, ale mi się to tu ścina. Ja pierniczę. Coś mnie walnie. No dalej, no, wulkan. Albo samolot, no. O, już przestał. Pewnie już wszedłem na wygenerowany teren. Może się za chwilę znowu będzie lagować. O. Dawaj, dawaj. No, co mnie pchasz? Chcesz zginąć? Nie biorę ich tam, zanim dojdę, to pewnie i tak mi jakieś potworki już zabiją, więc trochę bez sensu. No ale ja przyszedłem, Jezu. Nie. Bank. Mark. Tam mi się dobra. Ten, no ładnie. Tam pewnie jakiś kryształ. I zombiaczek nadal na mnie czeka. Ale ja mówię nie dziękuję. Ja muszę dojść do tego domu. Ale tu już zajrzę. No i kryształek. Nie no, ja nie chcę do jaskini wchodzić. Pewnie tam też jest, dobra. No nie no. Kryształów ja nie mogę opuszczać, no. Też jeszcze pewnie już niedługo, może za jakiś tydzień się ukaże odcinek mojego survivala z moim jednym kolegą na jednej mapce multiplayer, pewnie już bardzo znana już ta mapa. No ale po prostu mi się ona bardzo podobała, a ty mi won ode mnie. Więc po prostu wam nie pozostaje nic więcej niż tylko poczekać trochę, aż to nagram i wrzucę. Ja bym, tak jak mówiłem, na jakiś tydzień nagram, wrenderuję, no i wrzucę. Pewnie to będzie w poniedziałek albo w niedzielę, jeszcze nie wiem. Nie, jest noc, nie, nie, na razie nie obcinam. Na razie idę spać. Dobra, tak więc trochę mam łupów. Jeden diament. 5, trochę kryształów. Jeszcze. Nie, bardziej się cieszę z tego i z wełny. Kości tam też mogą być, tam i zwłaszcza to. Resztą jest tak. No to już pewnie w następnym odcinku zobaczycie z powrotem kamień filozoficzny i tablicę. Tylko, że na tablicę potrzebuję ten, no,
Obsydian, ale to nie jest problem. Łatwo się go zdobędzie, mam wiadro z wodą, więc prosto. No, ale już czas zakończyć ten odcinek. Więc dzięki wam wszystkim za cierpliwość i oglądnięcie tego odcinka. Jeśli się wam spodobał, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę. Jeśli chcecie, to też subskrybujcie mój kanał. Odcinki z Jackboxem będą się pojawiać we wtorki, czwartki i soboty. Więc w tych dniach prawdopodobnie oczekujcie odcinków. Oczywiście, jeśli tam nie dodam albo jakąś 2-3 minuty po północy będzie, to z mojej winy. Na razie wątpię, że będzie po północy. Będę się starał wrzucać mniej więcej gdzieś tak 20, bo do domu wrócę o 17. Rendering też trochę potrwa, bo wcześniej jak wyrenderuję, to jeszcze wysłanie to, znaczy no wysłanie to niedługo, jakieś pół godziny mniej. No dobra, no jeszcze raz dzięki za oglądnięcie. Na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.